Mężczyzna czuje, że jest coraz bardziej sfrustrowany. Denerwuje go fakt, że sytuacja z zakochaną w nim dziewczyną ma tak negatywny wpływ na jego związek z Magdą. Wiesz co, myślałem, czy nie zmienić tej ekspozycji. Długo jest taka sama, ale sam nie wiem. Możemy z Edkiem pokombinować. Jeszcze się zastanowię. Cześć, Łukasz. Zobacz, jaka jestem biedna. Strasznie mnie boli. Zajmę się czymś na zapleczu, dobra? Nie, długo, że znowu będziesz mi uciekał. No taki jesteś. Chyba sobie zasłużyłam na trochę czułości z twojej strony, co? No przytul mnie. Mowy nie ma, wyjdź stąd. No jak ty możesz tak mówić? Jeśli nic nie kupujesz, w tej chwili won z salonu. Ale Łukasz... Albo wychodzisz, albo dzwonię na policję i mówię, że mnie nękasz. Jesteś okropny. Jeszcze zobaczysz. Albo będziesz ze mną, albo z nikim innym, słyszysz? Właśnie tak, dostaniecie za swoje. Ty i ta twoja głupia baba. Faktycznie z ciebie niezła wariatka. Co ty nie powiesz? Mam nadzieję, że to tylko puste groźby wynikające z desperacji. Wolałbym, żeby nie skoczyła na mnie albo na Magdę z nożem. No nic, ale najważniejsze, że tym razem chyba do niej dotarło, że ma się odwalić. Nie tak miało być. Mieliśmy się kochać aż do końca świata. Lepiej, żeby Łukaszowi dało do myślenia to, co powiedziałam. Bo inaczej to będzie bardzo, bardzo źle. Naprawdę. Nie zmyślam. Do końca dnia pracy Łukasz nie był już więcej niepokojony przez Paulinę. Wierzy, że dziewczyna, której po raz pierwszy puściły przy nim nerwy, zostawi go wreszcie w spokoju. Jaki weekend? Dopiero czwartek. No ale ja jutro robię sobie wolne. Taki tu pożyję. Ja p***ole. I co jest? Ktoś mi nawalił pianki do rury wydechowej. Ciekawe, jak ja teraz odpalę. Kurde, jak weszło głęboko, to nawet tłumik może być do wymiany. Ja pieprzę. Oj. To ona. Jakiś tydzień temu widziała, jak odjeżdżałem twoim samochodem. Na pewno pomyślała, że to mi robi na złość. No to k***a idiotka. Jak ja ją jeszcze raz tutaj zobaczę, to jej nogi z dupy powyrywam. No nic. To ja się biorę za wydłubywanie, tylko przydałby mi się jakiś śrubokręt. Słuchaj, w salonie na zapleczu może coś znajdziesz. Ja pierdzielę. A ja z niej się śmiałem. Pałętała się, gadała głupoty, wyglądała na niegroźną. Gdybym wiedział, że wywinie taki numer, to już dawno bym ją stąd przygonił. Teraz to naprawdę zacząłem się niepokoić. Cholera wie, na co ją stać. Latanie za mną to jedno, ale uszkodzenie samochodu jest normalnym przestępstwem. Mogę przez nią nawet wylecieć z roboty. Szef strasznie się wkurzył.